Bardzo dzień dobry Państwu. Spotykamy się jak co roku, ale inaczej. To już piąta Szwajowa Niedziela, ale pierwsza wirtualna. I pierwsza, na której nie ma wśród nas Andrzeja Mendygrała, który odszedł w ubiegłym roku. Dlatego osią muzyczną naszego spotkania będzie Benefis kapitana Mendygrała w reżyserii i wedle pomysłu Moniki Szwaj. Benefis z 2005 roku, jaki odbył się w Szczecinie w ramach nieistniejącego już festiwalu Szantrapa. Z powodów oczywistych całość programu nagraliśmy i zmontowaliśmy wcześniej, dlatego nie mamy możliwości ingerować w bieg wydarzeń słowno-muzycznych. Niczego nie możemy zmienić, cofnąć, za coś przeprosić, zareagować, ale Państwo mogą odzywać się na czacie, do czego bardzo zapraszamy. Dużo chwil relaksu, chwili zadumy i uśmiechu bardzo, bardzo życzę. Zapraszam na pierwszy fragment Benefisu. Czy pamiętasz do dzisiaj owe lata szalone, gdy dzień każdy był obietnicą? Ranki jak szczere złoto i wieczory zamglone i sznur świateł nad własną ulicą. Czy pamiętasz dziś jeszcze pierwszej randki pułapki, gdy za rączkę trzymałeś ją grzecznie? Ten optymizm niezłomny, który sprawiał, iż wtedy każdy myślał, że można żyć wiecznie. Przeminęło 40 już lat, trochę zszarzał i znużył się świat, bo zmieniały się mody, nie przybyło urody, a za nami pozostał życia szmat. Zamiast szarpać się z czasem i kląć w gronie dobrych przyjaciół, dziś siądź i za dni, co nadejdą, wypij kielich do dna, lepszy kac niż smutek i łza. Czy pamiętasz do dzisiaj pierwszy dzień w pierwszej pracy, jej złożoność, wspaniałość i blicht? Uśmiech szefa, co potem sukinsynem był zwany i się trzepiał wszystkiego jak nikt. Nadal będziesz pamiętać, co cię potem spotkało przez 40 niełatwych tych lat. Te okresy wspaniałe, gdy się wszystko udało, i te inne, gdy walił się świat. Przeminęło 40 już lat, trochę zszarzał i zużył się świat. Pozmieniały się mody, nie przybyło urody, a za nami pozostał życia szmat. Zamiast szarpać się z czasem i kląć w gronie dobrych przyjaciół, dziś siądź i za dni, co nadejdą, wypij kielich do dna, lepszy kac niż smutek i łza. Na każdego przychodzi w końcu dzień obrachunku, gdy smakuje się zyski i straty. Ten, kto zdobył miliony, może być biednym gnojkiem, ten, kto ludzką sympatię bogaty. Popatrz wtedy dookoła na te gęby wesołe w tej kolekcji spod ciemnych gwiazd trzech. Musisz przyznać, kochany, najzupełniej bezstronnie, że nie wypić z tą bandą to grzech. Przeminęło 40 już lat, trochę zszarzał i znużył się świat. Się mody, nie przybyło urody, a za nami pozostał życia szmat. Zamiast szarpać się z czasem i kląć w gronie dobrych przyjaciół, dziś siądź i za dni, co nadejdą, wypij kielich do dna, lepszy kac niż smutek i łzy. Balladę dla Andrzeja śpiewała Ania Łaszewska i Agnieszka Mendygrał, żona i córka Andrzeja. Anię zapytaliśmy, w jakich okolicznościach i kiedy w jej życiu pojawiła się Monika Szwaja.
Zaczęło się od tego, że poznałam Monisię w 90 roku na szantach w Krakowie. Mimo to, a poznałyśmy się w Krakowie, mimo że jesteśmy z jednej wsi. Monika wtedy pracowała w telewizji i przyjechała robić program chyba o Jurku Poremskim. I jakoś tak dogadałyśmy się, że jesteśmy rzeczywiście ze Szczecina i okolic. Bardzo fajnie nam się rozmawiało i jak wróciłyśmy już do Szczecina, to po jakimś czasie Monika zaprosiła nas do uczestnictwa w swoich programach, bo pracowała wtedy w telewizji i prowadziła programy o szantach i nie tylko o szantach. A ponieważ jakoś dobrze się dogadywałyśmy, dobrze nam się rozmawiało, dobrze, no, chyba jakieś tam prądy chodziły, bo dobrze nam ze sobą było po prostu. Dobrze nam ze sobą się konsolidowało, mogę tak powiedzieć, za mądre to, ale trudno. I zaczęłyśmy do siebie jeździć i Monika zaczęła przyjeżdżać do Trzebieży. Przy różnych okazjach robiliśmy ogniska, jak przyjeżdżały Ryczące Dwudziestki, czy przyjeżdżały inne zespoły, to zawsze zrobiliśmy taki zjazd i były kiełbaski, były ogniska, było śpiewanie. Często do białego rana, nad ranem pamiętam, że z Jędrusiem sobie poszli zobaczyć wschód słońca, wracali. I Monika mówi, bo my się dobrze rozumiemy, bo my jesteśmy inteligentni. A jeżeli chodzi o mnie, to Monika zawsze jakoś tak, jak się ją zobaczyło, to trzeba było się uśmiechnąć. Taka była trochę mamuncia, ale już mamuncia to była dla mojej Agnieszki. Bo Agnieszkę wtedy, jak Agnieszka miała problemy nastolatki, to Monika sprowadzała ją na ziemię i stawiała do pionu. Co jeszcze o Monice? Zaczęła przyjeżdżać dosyć często. Nawet ostatnio jak była, to tak bez powodu. Mówi, wiesz co? Mówi, byłam na zakupach, ale do mnie były korki, a do ciebie nie wiesz, przyjechałam. Do ciebie Róbka Wełaszewska. Wyjeżdżałyśmy z Moniką, raz byłyśmy u Stryjka w placówce 10 dni z ranną szantą i muszę powiedzieć, że wtedy przez te 10 dni to może przegadałyśmy, może z 5 godzin, bo bardzo dobrze nam się razem życzało. I bardzo był to udany wyjazd. Ja tęsknię za Moniką. Czasami mi jej brakuje i takiego optymizmu. I to też optymizm to tak ze środka wynikał i to jakoś emanowało też na mnie. Natomiast ja często sprowadzałam Monikę na ziemię też. Znaczy, to było. Monika, uspokój się, odpuść, poczekaj. Także miałyśmy na siebie dobry wpływ i tak sobie z perspektywy czasu patrząc, myśmy były bardzo blisko mentalnie. Tyle mogę powiedzieć. Proszę Państwa, wypowiedź Ani Łaszewskiej, żony Andrzeja, zmusza do prezentacji jeszcze dwóch osi tej niedzieli szajowej, oprócz wspomnianej już muzycznej. Otóż wybranych gości z grona przyjaciół i bliskich znajomych Moniki poprosiliśmy o nie za długie wypowiedzi na tematy około szwajowe, więc o przyjaźni, jej książkach i języku, o wyobraźni, podróżach, o konieczności czytania, o morzu i szantach. To właśnie oś druga. A trzecia, najważniejsza. Proszę Państwa, w podtytule ostatniej książki Moniki Szwaj Duperschnitty, pokażę ją, można przeczytać: w każdym wieku można zmienić swoje życie na piękniejsze. I tych samych rozmówców poprosiliśmy o odpowiedź, co to znaczy i jak to zrobić. Mamy nadzieję zaciekawić tym Państwa w trzeciej niepisanej części programu. Póki co Ela Czernik, przepraszam Elu, Elżbieta, piękna kobieta, przyjaciółka rodziny od zawsze, wspomina, jak w jej życiu
pojawili się Monika Szwaja i Andrzej Mendygrał. Różnicą między Andrzejem Mendygrałem, moim wielkim kapitanem i przyjacielem, i Moniką. Właściwie to są ludzie, którzy zaistnieli w moim życiu. Bardzo, bardzo ważni ludzie. Oni jak gdyby jedno i drugie miało bardzo duży wpływ na mnie i tak się zastanawiam, byli jednocześnie byli tacy sami i różni. Na przykład Monika była taką panią z telewizji, kiedy ja pierwszy raz o niej usłyszałam i spostrzegałam ją całkiem inaczej, zanim ją poznałam. Z kolei okazuje się, że Andrzej również miał taki epizod, też występował, też był panem z telewizji. Jedno i drugie z nich było wielkimi pasjonatami historii. Jędruś to był fantastyczny kapitan, który potrafił przekazać tyle wiedzy wszystkim ludziom, którzy go spotykali. No, od niego można było się naprawdę bardzo dużo nauczyć i przekazywał tą wiedzę tak ad hoc po prostu. Człowiek, który kochał ludzi, kochał zwierzęta przede wszystkim i przekazywał nam właśnie tą wiedzę w ten sposób, że ja nawet 2 lata temu jeszcze, kiedy dzwoniłam do niego i pytałam się, mówiłam mu, że płynę w rejs, to on momentalnie pyta się, gdzie? Proszę płynąć La Gomera, zwiedzić po prostu Las Hobbitów, poszukać języka gwizdanego, po prostu skarbnica wiedzy na każdy temat. Monika również była taką skarbnicą wiedzy, także porównując ich, tu bardzo duże podobieństwo. Pamiętam, jak pierwszy raz do niej weszłam na ogród, z jaką swadą biegała po tym ogrodzie, pokazując róże, nazywając każdą różę i to po łacinie, co dla mnie było rzeczą niesamowitą. Mówię, Monika, jak ty to możesz spamiętać? Mówi, od dziecka tak to mam. Miłość do zwierząt, bo poproszę bardzo. To jest Jędrusia piesek. Śliczny. Monika również kochała swoje zwierzątka i szantę. I zapomniałam teraz, jak drugi pies się nazywa. W każdym razie Monika też przyciągała ludzi tym, że opowiadała ludziom wiele rzeczy i tłumaczyła. Tak jak Jędruś. Tłumaczyła ludziom, jeżeli ktoś był w potrzebie, ktoś miał jakąś handrę, ona potrafiła to przekuć jak gdyby drugiemu człowiekowi w sukces. Mówiła, spojrzyj na to z innej perspektywy. Nie martw się. Jedno i drugie po prostu pisało limeryki. Pisali je wspólnie bardzo często. Kochałam na przykład coś takiego przed świętami, jak Andrzej pisał nam wierszyki. Do tych wierszyków dopisywała się potem, wysyłał je komputerkiem do nas, pocztą elektroniczną, do znajomych. Dopisywała się między innymi do tego Monika. Wychodziły fantastyczne dzieła. Do tego dopisywał się również Marek Szuraski. Kowal również się do tego dopisał. To po prostu, to był naprawdę wspaniały majstersztyk. Jednocześnie ci ludzie byli inni, dlatego że na przykład tak mi się wydaje, Monika kochała żagle, ale ta miłość jak gdyby rozwinęła się u niej jednak później. Ona kochała również, wiem, że operę, uwielbiała tam jeździć, a miłością do żagli to zapałała już w późniejszym wieku, między innymi do żaglowców. Ukochanym jej żaglowcem przecież był Dar Młodzieży. Jędruś również kochał, jest to jak gdyby spójna rzecz, dlatego że Jędruś pływał na takich żaglowcach. Także uważam, że, ale jednocześnie byli różni, dlatego że mieli różne charaktery. Byli to ludzie wspaniali, ale też trudni. Zasłużyć sobie na miłość jednego i drugiego i akceptację, naprawdę no, trzeba było sobie trochę zasłużyć. Albo nadawać na tych samych falach, albo po prostu nigdy się można było nie zaprzyjaźnić. Cóż ja jeszcze mogę o nich powiedzieć? To byli to najwspanialsi ludzie. Myślę, że nie tylko w moim życiu zapisali się i znaczyli bardzo dużo, bo pokazali właśnie, Monika mi pokazała spojrzenie, pokazała mi cały świat, na przykład przyrody, literatury.
To zaczęło mnie wtedy interesować. A z kolei Jędruś pokazał mi, nauczył mnie ciekawości życia. Także jedno i drugie było jak gdyby nauczycielem, którzy wspaniale ze sobą również dogadywali się. Jak sami mówili, że byli obydwoje ludźmi inteligentnymi i to jest naprawdę prawda. Nauczyciele, ci najlepsi każą nam wątpić, skłaniając do myślenia i budzą ciekawość świata. No a co tam w naszym ulubionym benefisie? Pochwała jubilata. Zajrzyjmy. 60-letnim życiu kapitan Andrzej Mędygrał wyznaczał wiele kursów na morzu i oczywiście w życiu. Ja może powiem o paru, które mi są najbliższe duchowo. Po pierwsze, jako prawdziwy mężczyzna ścigał się, oczywiście w regatach. Wielokrotnie w Katy Sark, to regatach wielkich żaglowców, które za 2 lata będziemy gościć w Szczecinie. Pamiętam, jak czekałam na kei w Gdyni, żeby wreszcie przypłynął, a później o północy rozpoczęliśmy pierwszy i być może jedyny live, radiowy program nocny z pokładu żaglowca. Andrzej opowiadał, a wychowankowie jego, zespoły szantowe, toczyły muzyczną opowieść. I drugi kurs. Andrzej jako prawdziwy człowiek morza, zgodnie z teorią, że morze nie jest dla wszystkich, tylko dla najlepszych, pokazywał je niepełnosprawnym żeglarzom. Tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego z tych zdjęć archiwalnych najbardziej utkwiły mi zgrabne nogi kapitana. I kurs trzeci, chyba najdłuższy i najdalszy, na Gwiazdę Polarną. To taki kurs, gdzie po wielkich trudach kubek herbaty smakuje jak samo życie. A co łączy te kursy i te rejsy? Ano to, że Andrzej najczęściej młodym ludziom otwierał inne światy. I dlatego dzisiaj wielu z nich może powiedzieć: mój kapitan. Mój kapitan. Mój mistrz. Monika zadebiutowała książką Jestem nudziara. Jak tam zadebiutowała? To było wejście smoka na rynek oraz do serc i umysłów czytelników. A potem już poszło. Pisała zawsze o środowiskach, które znała i lubiła. Telewizja, góry, artyści i w końcu morze. Kiedy do Szczecina kilkanaście lat temu przypłynęły żaglowce, to przypłynęły też do Moniki. Monika stanęła na pokładzie Daru Młodzieży i rozpoczęła się wzajemna, wielka miłość. Także pisanie na pokładzie książek w rejsach. Te inne książki, no, bardzo ciekawe i znowu z cechami i postaciami przyjaciół i dobrych znajomych, więc właściwie książki z kluczem. Artystka podróżna, a Zatoka Trujących Jabłuszek to Karaiby. I moja ulubiona książka, Dom na klifie. I nie szkodzi, że uśmierciła mnie na pierwszej stronie, bo spadek ciotki Kaphornówki, Dom na klifie, miał posłużyć do opowieści o rodzinie zastępczej, z jej smutkami, radościami. Czytelnicy przenosili tematy do kolejnych książek, a Monika jak wytrawny reporter, dziennikarz śledziła i dokumentowała. Co jeszcze ważnego było w życiu Moniki? Monika umiała patrzeć i za horyzont, i w drugiego człowieka z wielką empatią. Rozdrapano mi książki z dedykacjami Moniki, ale zostały mi jej ballady irlandzkie, pięknie przetłumaczone i dlatego Monika ciągle jest ze mną. Zresztą oprócz tłumaczeń były także piosenki okołomorskie. Wszystkie
z wielkim wyczuciem słowa pisane i wielką uwagą i uchem dla muzyki. A wszystko to robiła porządnie, znaczy pięknie. O książkach Moniki opowiadała Mira Urbaniak, znakomita dziennikarka, pisarka, żeglarz, kaphornowiec, silna kobieta. Tak, książki Moniki były z kluczem. Zaprzyjaźnieni z Moniką czekali na kolejne książki, nie mogąc się doczekać, kogo tam ze znajomych autorka sprytnie wmontowała w swoje fabuły. Zabawny komentarz i wypowiedź przed Państwem a propos. Proszę tylko zauważyć związek między nazwiskiem Jacek Orłowski i Jacek Reszke, który za chwilę się pojawi. Jacek w latach ubiegłych szef klubu morskiego Szkwał w Krakowie i inicjator pierwszych festiwali szantowych w tym mieście. To za jego kadencji festiwal Szantis zyskał miano międzynarodowego i największego na świecie. Nie mogę nie dodać, Jacek pływa po świecie po najpiękniejszych akwenach na dwóch przepięknych jachtach. Oba noszą nazwę Szantis. Monikę Szwaję spotkałem po raz pierwszy na rejsie po Karaibach. Marek Siurawski zorganizował rejs na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Miał do nas dojechać, ale niestety w ostatniej chwili zdecydował się pojechać do szpitala zamiast na Karaiby. Rejs był bardzo udany, bardzo fajny. Zwiedzaliśmy niewielkie wysepki brytyjskich Wysp Dziewiczych. Był to raczej jachting, a nie żeglarstwo. Monika to zresztą nazwała nie jachting, tylko jacking. Bardzo szybko znaleźliśmy z Moniką wspólny język. Mieliśmy dużo tematów wspólnych do rozmowy. W trakcie rejsu Monika przygotowała sobie książkę, którą później wydała pod tytułem Zatoka Trujących Jabłuszek. Był to dość wierny opis naszego rejsu. Bardzo interesujące było dla mnie to, że nie robiąc żadnych notatek, bardzo wiernie oddała wszystkie nasze rozmowy w trakcie rejsu. Ciekawy moment był, kiedy Monika wybrała sobie tytuł tej książki. Wpłynęliśmy na wyspę Cooper Island. Stanęliśmy w zatoczce. Monika spytała się, jaka to jest zatoka, jak się nazywa. Nazywała się Zatoka Trujących Jabłuszek. Monika na to, o, jaki wspaniały tytuł do mojej nowej książki. Tak się zaczęło. Po powrocie do Polski Monika wiele razy zapraszała mnie do siebie do Szczecina. Jakoś nie miałem okazji jej odwiedzić. Któregoś roku przyjechałem do Polski wreszcie na trochę dłużej. Zdecydowałem się przylecieć do Szczecina. I zadzwoniłem do Moniki, żeby się z nią jakoś umówić na spotkanie. Ponieważ Monika miała znakomite poczucie humoru i żartowaliśmy dość często, więc na początku rozmowy przedstawiłem się jako Jacek Orłowski. Jacek Orłowski to książkowy bohater, właściciel katamaranu Szanty i kapitan tego rejsu. Byłem przekonany, że Monika mnie jednak od razu rozpozna. Okazało się, że nie bardzo. Ja tego nie wiedziałem, więc od razu z grubej rury stwierdziłem: Moniczko, przyjeżdżam wreszcie odwiedzić Ciebie, teraz mnie zapraszałaś. Będę w Goreniowie na lotnisku za trzy dni. Monika przez moment za nie mówiła i jednak wymyśliła sobie, że trzeba mnie jakoś zniechęcić do tego wyjazdu, więc zaczęła opowiadać o swoim piesku. Stwierdziła: wiesz co, Jacku, ale mam takiego pieska, który jest bardzo fajny, ale wszystko gryzie, a szczególnie gryzie wszystkie rzeczy moich znajomych. Więc to jej się nie udało, dlatego że jestem psiarzem i mi to nie przeszkadza. No więc nie wiedziała, co powiedzieć dalej. Stwierdziła: wiesz Jacku, ale ja z kolei nie mam żadnego takiego pokoju gościnnego, gdzie mógłbyś u mnie zamieszkać na te parę dni. I więc ja na to: Moniko, ale przecież ty masz piwniczkę, w której zazwyczaj mieszka u ciebie Siurawa. Nawet nazywasz tą piwniczkę piwniczką Siurawy. No więc w momencie, kiedy Monika usłyszała hasło Siurawa, od razu rozmowa się zmieniła. Stała się bardzo bardziej wylewna, serdeczna i nawet zaproponowała mi na koniec rozmowy, że przyjedzie po mnie na lotnisko do Goreniowa. Za
5 minut po skończeniu rozmowy zadzwoniła do mnie z wielkimi pretensjami. Jak ty mogłeś, Jacku, mnie tak zrobić w Konia? Dlaczego się od razu nie przedstawiłeś? Okazało się, że mnie nie poznała. Za chwilę zadzwonił Marek Ciuraski i powiedział, że Monika zaraz po rozmowie naszej zadzwoniła do niego z pretensjami. Kogo ty mnie tutaj, Marku, nasłałeś do mnie? Marek się śmiał, że jak to nie poznałaś Jacka? No i tutaj morał z tego spotkania, z tej historii jest taki, jak wiele Monikę zaczęło łączyć ze środowiskiem szantowym w tamtym czasie. Wystarczyło hasło Siurawa, Monika otwierała każdemu obcemu dla siebie swój dom i swoje serce. Drogi Andrzeju, nie mogę sobie odmówić jako członek zespołu Ryczące Dwudziestki, na które los cię skazał ponad 20 lat temu. Chciałem zadać się pytanie nie o to, ile piosenek napisałeś, bo wiem, że to jest rzecz, która nigdy się nie kończy i tak wierzę w to. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy wiesz, która z twoich piosenek jest najbardziej popularna? No ja myślę, że Hiszpańskie dziewczyny, chociaż w żaden żywy desek nie rozumiem dlaczego. Brawo! Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy do znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Niedługo ujrzymy znów dalekie Dekmen i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki stojące na redzie przed plymut. Karować kotwicę! Najwyższy czas już. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I znów białe żagle na masztach rozkwitną, kurs szyper wyznaczy do Portlandy Ride. I znów stara łajba potoczy się ciężko przez fale w kierunku na Beachy Fairline. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. A kapela! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Zabłysną nam bielą skał zęby pod Dover i znów na wschód brygu wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach są for I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych. Przysporzy nam sił, kochani.
Tak, hiszpańskie dziewczyny to standardowe tłumaczenie tekstu Andrzeja Mendygrała. Tekst państwa, którzy znają Andrzeja Grzelę, śpiewającego przed chwilą hiszpańskie dziewczyny, może ogarnia w tej chwili podobny smutek jak mnie. A w 2005 roku Andrzej tryskał energią, żywotnością i pomysłami. Dzisiaj od kilku już lat walczy z uporem o powrót do zdrowia po bardzo, bardzo poważnych komplikacjach. Proszę, nie trudno znaleźć kontakt. Proszę wesprzeć leczenie Kuni, mojego ucznia i przyjaciela przy okazji. A nawiązując jeszcze na chwilę do Andrzeja Mendygrała, uwielbiał rozdawać prezenty. Opowiada o tym Jasio Olszówka, częsty gość w Trzebieży u Ani i Mądrusia, a przy okazji znakomity muzyk, którego muzyczne losy przez długi czas były związane z zespołem Ryczące Dwudziestki. Tutaj mam parę pamiątek po Andrzeju. Może zacznę od tego, o tutaj co mam na sobie. Odwrócę się plecami. Myślę, że wielu z was zna. Już? Nakręciło się? Wielu z was zna ten polar, jak go póki co rozepnę, ponieważ się zrobiło ciepło. Tak, to jest polar Andrzeja. Jest to moja taka jedna z fajniejszych pamiątek po Andrzeju, jaką mam. A pod spodem założyłem specjalnie t-shircik, którego taka dosyć ograniczona edycja została wykonana z okazji premiery książki. Nie można sobie poszperać. Nie dziewicę do boju. Gdzie ona jest? Klub mało używanych dziewic. Akurat chyba jest na wypożyczenie gdzieś. No nie ma tutaj tej książki, jest jej następna edycja, czyli Dziewice do boju i Zatoka trujących jabłuszek. O, jest, znalazłem. Proszę bardzo. Widać dobrze? Pani operator, to jeszcze ściągnę z siebie tego. O, proszę bardzo. Pakowałem, nie? Parę lat mnie nie było i się zrobił ze mnie pakiet. Jeszcze mam tutaj kilka takich gadżetów, bo ja więcej wam opowiem za rok, no bo teraz jest za mało czasu. To jest pamiątka po Andrzeju, którą otrzymałem od Ani. Żeby go mieć, ja zawsze miałem jakieś taką słabość do noży, a to jest nóż kanadyjski podobno. Do, nie wiem, coś się robi z niedźwiedziami tym nożem. Tutaj kolejna pamiątka po Andrzeju. Fajna laska, bardzo elegancka. Czy ją widać dobrze w kadrze? Tyle, że nie mogę jej używać, bo Andrzej ją kazał skrócić. Ja nie wiem, czy wiecie, Andrzej był jakieś tam, nie wiem, 25 cm niższy ode mnie. Więc ta laska mi nijak nie pasuje, więc mogę ją tak wyeksponować. No jest ciekawa dosyć. O. No ale nie używamy na co dzień takich gadżetów. Ale pamiątka fajna. Pod choinkę jeszcze dostałem też. Zbliżę. Takie piękne żaglowce. To są spinki do koszuli. I jedna z ciekawszych rzeczy, jaką chciałem wam pokazać, która też ma związek z Andrzejem i to bardzo taki, kurczę, złożony. Pędzel do golenia. No pędzel jak pędzel, trochę sfatygowany, ale w sumie nie ma się czemu dziwić. To są te, to są włosy z sierści bobra. Fajnie działa. Problem polega na tym, że on był własnością mojego dziadka. Zmarłego w 43 roku ubiegłego wieku, potem mojego ojca, potem mój, a potem zostawiłem go po któryś wakacjach u Andrzeja w łazience. Zapomniałem zabrać. I okazało się, że ten pędzel wylądował na rejsie chopinowskim, słuchajcie, opłynął prawie cały świat i do mnie wrócił. Przywdzieliśmy pod jodło i dobrze nam się wiodło. Kapitan Farel stary z gret postawić nie chciał łyski. Trzy razy mu mówiłem, uprzejmie go prosiłem. Lecz nie posłuchał, a w ustnie, a nam już wyschły pyski. Więc
zdałem jemu nos. Co myśli sobie, co myśli wredny ty przeszkadzowy tyran. Wybrałem się do mery, chodziłem tam dni cztery. Ekorom pady suczy syn wciąż dawał jej robotę. Trzy razy mu mówiłem, uprzejmie go prosiłem, lecz nie posłuchał, bo ustnie do dziś mam mery cnotę. Więc dałem jemu w nos, co myśli sobie, co myśli wredny ty pozwolić nie chciał nam. W Dublinie przy niedzieli pięć funtów nam gwizdnęli. Właściciel to był tłusty, by chciał funtan na zapłatę. Trzy razy mu mówiłem, uprzejmie go prosiłem, lecz nerwy ciut poniosły mnie zepsutą ma facjatę. Podałem jemu w nos, co myśli sobie, co myśli, że typ odpuścić nie chciał nam. Przypadek, los też mnie kopnął w zadek. Łapacze oddział wyrwał mnie tak jak borsuka z dziury. Na okręt mnie zabrali, po zadku fez przylali. A kiedy drzeć zacząłem pysk, padł taki rozkaz z góry. Radajcie jemu w nos, co myśli sobie, co myśli wredny ty przeszkadzał będzie nam. Radajcie jemu w nos, co myśli sobie, co myśli wredny ty przeszkadzał będzie nam. Temat znajomości naszych przyjaciół, kolegów, sympatii, znajomości przelotnych jest tematem bardzo rozległym. Zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś tam poruszają się w przestrzeni artystycznej, w przestrzeni medialnej. Dlatego, że stając się osobą mniej lub bardziej rozpoznawalną, bardzo często mamy znajomych, o których w ogóle nie mamy pojęcia. No, takim przykładem jest każda osoba, która gra i gdzieś tam na przykład na Facebooku po kolejnym koncercie, po występie pojawiają się kolejni znajomi. Ja myślę, że jedno jest pewne. Do wszystkich tych ludzi trzeba być otwartym. Oczywiście selekcja gdzieś tam później naturalna powstanie, bo nie wszyscy, rzeczą niemożliwą jest, żeby wszyscy nam odpowiadali. Ale na pewno powinniśmy być dla tych ludzi serdeczni i bardzo szanować, przynajmniej z punktu widzenia artystów. Monika była takim przykładem. Monika miała całe mnóstwo znajomych i podczas swoich prelekcji, podczas swoich spotkań autorskich, ja byłem na kilku takich spotkaniach, widać było uśmiech na twarzy ludzi, których Monika w ogóle nie zna, natomiast ona odwzajemniała zawsze uśmiechem. To zawsze tak to wyglądało. To jest taki prosty przykład i myślę, że wzorzec. O przyjaźni między innymi opowiadał Arkadiusz Wąsik, zwany Kosmosem. Górnik i to nie byle jaki, bo związany z ratownictwem. Żeglarz i muzyk, kojarzony z zespołem Stonehenge, śpiewa też solo. Cecha charakterystyczna, Arek realizuje tylko zwariowane pomysły. W Artystce Wędrownej czytaliśmy o rozpakowywaniu solistki i arii ze śmiechem. Rok temu słyszeliśmy ją w Starej Rzeźni, a teraz zobaczmy, jak wyglądał premierowy, oryginalny wykon 15 lat temu. Ha ha ha!
się głos troszeczkę łamie, choć się nie trzymam jak przystoi damie. Frywolny żart, zbyt głośny śmiech, lecz mówiąc prawdę, to nie grzech. I tak mi długo, tak rozkosznie, aż się przyznać wstyd, lecz o tym cicho. Barbara Żagniewiecka, ogromne brawa. Życie to sinusoida. Oprócz chwil radosnych są i smutki. Zapytaliśmy Basię Żarnowiecką, serdeczną przyjaciółkę Moniki, jaki jest na nie sposób. Nie wydaje mi się, że lubimy się martwić. Myślę, że po prostu się martwimy. Martwimy się o siebie, o swoich przyjaciół, o bliskich. O sytuację, w której żyjemy, czy damy sobie radę. Najczęściej jest tak, że jak sobie oczywiście nie dajemy rady, to wpadamy w doła, a wtedy dobrze jest mieć przyjaciół, którzy nam pomagają się z niego wydobyć. Ja miałam w ostatnim czasie, tym trudnym teraz czasie dla nas wszystkich, bardzo duże powody do zmartwienia, ponieważ moja siostra, która mieszka w Nowym Jorku właśnie, na szczęście wychodzi z COVID. I jedyną rzeczą, jedynym sposobem, jakim mogłabym ją wspierać, to były telefony, które wykonywałam do niej kilka razy dziennie. Natomiast nie ukrywam, że był to dla mnie bardzo, zarówno dla niej przede wszystkim, ponieważ jest tam sama. Jest to bardzo trudny okres. A przyjaciele zawsze dają człowiekowi to, czego potrzebuje, i mówię, nawet dobrym słowem potrafią nam pomóc. A smutek? Smutek jest potrzebny dla zachowania równowagi. Bez smutku nie poznalibyśmy wartości radości. I to tyle. Za chwilę naprawdę zabawna rzecz na beneficie Andrzeja Mendygrała i pierwsze znakomite efekty zdolności translatorskich Moniki. Oto pastisz. Kochani, witamy was tradycyjny. Hejo! I ciebie, drogi kapitanie. I was, drogie dziewczyny. Kochani, w związku z tym, że kapitan powiedział kiedyś, że uwielbia ten mocny chór, nie boimy się z tej strony przed państwem. Wielki chór Aleksandrowa w tak zwanej części mniejszej, ale tej wyjątkowej. Państwo, bijcie brawo! Stoj! Wziął Andriusza i paszą soldaty, z armią kozów toczyć trwały bój. Wziął Andriusza i paszą soldaty, z armią kozów toczyć trwały bój. Mendygrał.
Ла чорная, капітанская, коя твердая, водка теплая. Эх, собача жизнь, така твоя, мать. Trzeba będzie się za pisanie brać. Główkę puszczę w ruch. Stworzę tysiąc szartów, a jak raczka. Tak, będę zór, polski muzykant. Ach, Mendy grał, Mendy grał, Mendy grał, by nasz. Na loterii rozum wygrywa, kapitańska jego twarz. Ej, Andriusza, Andriusza, ty dalej wieści kurz. Niech piosenka twoja wzrusza, nawet rybki pewnie. Ej, będę grał, będę grał, będę grał, ty nasz. Na loterii rozum wygrywa, kapitańska jego twarz. Ej, Andriusza, Andriusza, ty dalej wieści kurz. Niech piosenka twoja wzrusza, nawet rybki pewnie. Ej, będę grał. I proszę Państwa, z tego wariactwa tak naprawdę urodziły się stare dzwonnice. Monika, Kasia, Mira i Ania nazwały się tak na cześć starych dzwonów z okazji jubileuszu zespołu, w którym mam przyjemność być i śpiewać do dzisiaj. Monika na ten nasz jubileusz ułożyła przezabawny tekst, też pastisz, Ciałka Jerzego Porębskiego, Poręby. I tak to brzmiało w jej wydaniu solo. Stare dzwonnice, swoje repertuarze mają największe przeboje. Ja a jeden raz, już chyba Minka masz za sobą. My ci pomożemy, wszyscy pomożemy. Uwaga. Tekst Monika Szwajer. Było to w maju, słonko skierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało. No czegoś by chciało, więc ja mu naprzeciw tam, no tak dla ugody, dałem, wylałam wiaderko wody, a ono mimo, że wychłodniało, wciąż czegoś chciało, wciąż czegoś chciało. Może za dużo coś wczoraj zjadło, może uwielbia go, ja to nie powiem. Może by chciało pójść do lekarza, nie, nie powtarza, nie, nie powtarza. Więc ja w łazience, z dala od ludzi, pytam to ciałko, no czego się nudzi? Może chce lifting, może masaży, może maseczkę mu zrobić na twarzy, czemu nie robi wstyd przed dziewczynami? One nie mają takich troli z ciałami. Może by chciało kapkę botoksu, a może woli na galę boksu. Różno sposobów wszelkich próbuje, ciałku wyraźnie czegoś brakuje. To się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci. Więc myślę sobie ja, dopadnę tego drania, nastawiam budzik po środku spania i ciemną nocą ciąską budzicielską patrzę, a ono tak jakby cudze kierci się, kręci, coś kryje radę, a ja każdym nerwem czuję dokładnie. Nie chcę się przyznać, kawał babona, że strasznie chcę mieć własnego dzwona. Poszłam z problemem tym do siurawy, lecz on ważniejsze załatwiał sprawy, więc się udałam do Rysia Muzaja. A on mi mówi, od czym się szwaja? Wiem, Ruś Korycki, dusza życzliwa, miły, łagodny i pięknie śpiwa, lecz się przestałam kochać mię, Drusiu. Kiedy powiedział do mnie? Mamusiu. Jeszcze został.
miła gęba już wyciągał do mnie ręce, ale się zaparł na Helence. Skończyły te moje amory, panienko jestem więc do tej pory, a ze do dzwonu ciągle kwicę, to założyłam stare dzwonnice. A tu śmiaszczam widzę to co tam jest. Stare dzwonnice. Opowiada Katarzyna Wolnik-Szajna, wieloletnia dziennikarka Radia Szczecin, znakomita reportażystka, podobnie jak Monika Szwaja, bawiąca się słowem. Zapytaliśmy ją język, Kasiu. Jaki powinien być? Bardzo ważne jest, aby komunikować się ze światem językiem zrozumiałym. Oczywiście różne są światy i do nich czasami trzeba dostosować swój język. Wykonuję ten sam zawód co Monika i doskonale wiem, jak ważne jest komunikowanie się z bohaterem swojego reportażu, tak żeby go przekonać, że jestem po jego stronie. Czasami jest to przyjazny, ciepły wywód, czasami zabawny, żeby wiedział, że po tej drugiej stronie ma żywego człowieka, wyjść ze skóry pani redaktor i po prostu słuchać. Słuchać i mówić do drugiej osoby w sposób taki, żeby cię zrozumiała, żeby wiedziała, że jesteś przyjacielem, i że nie ma na świecie nic bardziej ciekawego niż jego historia. Dlatego ten język, którym się porozumiewamy, jest tak ważny. A w naszym zawodzie szczególnie. Łapię się na tym, że kiedy coś nie wyjdzie, bądź z czymś mam jakiś problem, chciałabym zadzwonić do Moniki. Dzwonię, ale w taki mentalny sposób. Ciekawe. Jakieś 100 tysięcy lat temu zaczęliśmy my, ludzie, używać języka. Zaczęliśmy opowiadać. 35 tysięcy lat temu powstał pierwszy język obrazów. Malowidła naskalne, skrót opowieści. 2,5 tysiąca lat temu zaczęliśmy używać pisma, a niecałe 30 lat temu zrodził się PowerPoint. Ale nasze mózgi ciągle kochają opowieści. Paweł Jędrzejko ma coś do powiedzenia na ten temat. Paweł, doktor nauk, znakomity anglista, znawca twórczości Melvilla, tego od Moby Dicka. Paweł również śpiewa w zespole Banana Boat z równie utalentowanym bratem Maćkiem, doktorem nauk medycznych. Fajnie się dobrali chłopaki. Pawle, słuchamy. No z tym czytaniem sytuacja jest jakby dla nas prosta, bo my czytamy, więc my nie mamy wątpliwości, dlaczego trzeba czytać. Ale gdybym miał rzeczywiście to wyjaśnić, to bym to zrobił na jakby kilka prostych sposobów. Najprostszy jest taki. Czytamy po to, żeby nam rejki nie wyrosły. A rosną rejki wszędzie, gdzie tylko się nie obejrzymy. Drugim argumentem jest argument ze złotej rybki. Kiedyś chłopak złowił złotą rybkę, oczywiście ją wypuszcza, rybka mu obiecuje trzy życzenia. No więc chłopak mówi, że chciałby podróżować po świecie, chciałby być wszędzie, chciałby podróżować w czasie i w przyszłości, i w przeszłości, chciałby poznać inne planety, więc rybka mało się zastanawia, zdała mu kartę biblioteczną. Ale de facto, no to są żarty, natomiast tak zupełnie na poważnie to my żyjemy w języku. My żyjemy w języku i jeżeli nie jesteśmy w stanie skonfrontować przeświadczeń, które wynosimy z domu, czy też wynosimy ze szkoły z tekstami, czy z sytuacjami, które nie są nasze, ale modelują nas, to nie jesteśmy w stanie zrewidować światopoglądu, nie jesteśmy w stanie widzieć, nie jesteśmy w stanie się bronić przed właściwie żadną formą manipulacji. Lektura rozszerza nasze słownictwo, a przy słowach, które mamy do dyspozycji, jesteśmy w stanie rzeczywistość nazywać. Konfrontując się z innymi świadomościami, z innymi światopoglądami, z innymi porządkami rzeczywistości, zaczynamy je rozumieć, przestajemy się ich bać. Czytanie
jest jedyną drogą na to, czy też do tego, żeby poza tekstami literackimi móc też czytać każdy element świata, każdy element systemu semiotycznego, w którym żyjemy. Bez czytania cały czas tkwimy w tym samym małym, wąskim rowku, z którego się nie wydostaniemy, jeżeli nie spróbujemy świadomie tego przełamać. O, Pawle, z tym winkiem to był naprawdę dobry pomysł. Nie powinienem porzucać tego tematu, nie tylko dlatego, że jest mi bliski. Stare dzwonnice to jedno, repertuar artystyczny zespołu to drugie, ale czy ludzie to kupią? Zwłaszcza całkiem już wybredna festiwalowa publiczność w Krakowie. Krzysztof Wobrowicz, wieloletni i aktualny szef Fundacji HALS, główny organizator festiwalu Shanties, gospodarz tawerny Stary Port, zajrzyjcie, warto, nie tylko w czasie festiwalu, podjął słuszną decyzję, wspominając przy okazji największą zaletę Moniki Szwaj, jej optymizm. Monika Szwaj zawsze mi się będzie kojarzyć i to takie pierwsze skojarzenie chyba związane z tym, że było bardzo miło, sympatycznie, z pierogami. Może niektórych to zaskoczy, ale pierogi z jagodami od paru lat zawsze gdzieś w tle, z tyłu głowy kojarzą mi się ze spotkaniem z Moniką, która przyjechała do nas na wakacje do Strzeszyna, niedaleko Szczecinka. Myśmy byli na wakacjach z całą rodziną. Monika do nas dotarła samochodem w piękne popołudnie. Spędziliśmy przeuroczy, właściwie pół dnia rozmawiając. Ona opowiadała nam o swoim życiu i zawodowym, i swoich przygodach tutaj z okolic, z Pojezierza Drawskiego, z okolic Szczecina. O zbieraniu pieczarek helikopterem, o poznawaniu ludzi, których gdyby nie jej zawód, nie miałaby pewnie szansy spotkać. Są takie właśnie dni, które się zapamiętuje na całe życie i myślę, że to jest ten jeden z tych dni. Oczywiście nie w sposób nie wspomnieć o jej wyczynach artystycznych na scenie szantowej, gdzie wraz z trzema innymi jakże inteligentnymi i pełnymi dystansu do siebie kobietami postanowiły zrobić prezent dla Jurka Poremskiego na jego urodziny i wystąpiły, no, podbijając chyba serca całej publiczności, jako stare dzwonnice. No, występ furora. Rzadko się takie zdarzają wydarzenia na festiwalu i tym sposobem przeszły z kolei do historii festiwali szantowych razem, znaczy Monika z Mirą, Asią Łaszewską i Kasią Wolnik. No, wydarzenie, które wymagałoby pewnie wielu powtórzeń, no niestety takie rzeczy się zdarzają tylko raz i ci, co byli, na pewno mają je w pamięci, ci, co nie byli, niech żałują, szukają gdzieś na internecie zapisów, wideo, ale to na pewno nie jest to samo, co przeżyć to na żywo. Także Monika, no, w różnych sytuacjach, w których żeśmy się spotykali, zawsze pełna optymizmu, pełna radości. Mamy jedno zobowiązanie, bo kiedyś zadała nam temat sprowadzenia z Niemiec zespołu szantowego Santiano. Obiecaliśmy, że to kiedyś się wydarzy. No, na razie sytuacja jest jaka jest, więc z roku na rok to odkładamy, ale myślę, Moniko, że jak nas słyszysz, kiedyś dotkniemy tego i twoje marzenie się spełni. A ja pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania szwajowego. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Oj, ładnie państwo piszą na tym czacie. Naprawdę dziękujemy. Dziękujemy. Może uda się zebrać najciekawsze komentarze i gdzieś zamieścić. Dziękujemy raz jeszcze, pozdrawiamy. I wracamy na Benefis Andrzeja będę grała. A tam nie do wiary. Pojawia się młodziutki Andrzej Korycki. Dobry wieczór, Andrzejku. Hej, hej. Jak ci ślicznie w tym wachlarzyku. Pamiętasz, jakiś rok temu, chyba niecały, pokazywałeś mi próbki wtedy, chociaż niektóre były pełniusieńkie, tłumaczeń tekstów tych pięknych rosyjskich romansów, tych ballad. No to patrz, mija rok i już mogę ci jedną zaśpiewać. Przemytem dostałem. W świecie hen złociste miasto śpi, o wrotach pięknych jak ze snu i gwiazda nad nim lwi.
lśni, a w mieście tym jest sad. W nim drzewa, kwiatów moc i zwierząt fantastycznych bal trwa wciąż przez całą noc. Tu dziwne koty ogniokrzywe są i woły, które tańczą pośród łąk, a nad nimi złoto skrzydłe ptaki i niezapomniany pachnie róży pąk. W ogromnym niebie hen złocista gwiazda lśni, to twoja gwiazda miła ma, tak piękna jak twe sny. A choćbyś mędrcem był, już za nic miał ten świat. Kto kocha, też kochanym jest i z gwiazdą wejdzie w sad. W nim cudo, koty będą łasić się, zatańczą woły znowu pośród łąk. Ptaków złotoskrzydłych krąg otoczy i pachnącej słodko róży zerwiesz. Tłumaczenie Andrzej Mędygrał. Tak, Andrzej śpiewał tekst, tłumaczenie Andrzeja Mędygrała. Siedzieć cicho, dobrze czynić i dać wróblom śpiewać. Chyba ksiądz Twardowski tak to ujął. Sposób na ładne życie. Może to siedzenie cicho nie sprawdzało się w przypadku Andrzeja Mędygrała, ale w przypadku Moniki tak. Oboje należeli do klanu małych, wielkich ludzi. Ja bym nawet powiedział do soli ziemi. Córka Andrzeja, Agnieszka, a dzisiaj Agnieszka Howard, dała się namówić na wypowiedź, chociaż bardzo to przeżywała. Ago, pozdrawiamy. I niech to leci do ciebie na ten drugi kontynent za wielką wodą. Słuchamy. Byli do siebie bardzo podobni. Charakterem, temperamentem. Byli wspaniałymi rodzicami, ale o tym chwilę później. Ja myślę, że byli to mali, wielcy ludzie. To mali, wielcy ludzie przyszło mi z takiej piosenki żeglarskiej o małym kapitanie, który gdzieś wypłynął na łupince orzecha i zawsze o tacie myślałam jako taki mały, wielki kapitan. Wielki, mały człowiek. I Monika też była wielkim, małym człowiekiem. Małym, bo niskim. Ale byli tu wielcy, mali, wielcy ludzie z olbrzymią charyzmą, z olbrzymim sercem. A dla innych, z olbrzymią dedykacją do pomocy innym, do bycia. Dla innych. Bycia dla kogoś, bycia dla przyjaciela w potrzebie, bycia dla dzieci swoich, bycia dla ludzi i pomagania im. Byli klejem towarzystwa. Skupiali bardzo fajnych, bardzo inteligentnych, mądrych, dowcipnych ludzi wokół siebie. Mieli świetne poczucie humoru, dzielili miłość do poezji i literatury. Byli zakochani w żaglowcach i w morzu, obydwoje. Byli dobrymi rodzicami. Byli przecudnymi rodzicami i to nie tylko dla swoich dzieci. Zarówno mój tato, jak Monika mieli ogromną ilość dzieci, które
przyplątały się zagubione w życiu i trzeba było im pomóc. I zarówno Monika i Andrzej pomagali młodym ludziom, pokazywali im drogę, pokazywali im, w którym kierunku się udać i jak pomagali im. Pomagali im w podejmowaniu tych dobrych decyzji, powiedzmy, tak? Jak się różnili? Ja myślę, że główna różnica między Moniką a Andrzejem to był fakt, że Monika lubiła ciszę. Monika lubiła czasami pomilczeć, zwłaszcza z moją mamą. Lubiły sobie pomilczeć. Jechać samochodem, oglądać widoki i milczeć. Nie mówić nic. Monika lubiła być, powiedzmy, sama ze sobą, tak? W swojej głowie i w swoim towarzystwie. Natomiast mój tato bardzo tego nie lubił. Jak był sam, to albo musiał czytać książkę, albo oglądać film, albo słuchać radia. Zawsze jakiś hałas, jakieś zakłócenie musiało mieć miejsce. Jak nie miał książki, nie miał co czytać, siedział i palił fajkę, to wołał moją mamę, żeby do niego przyszła i pogadała z nim, posiedziała z nim, bo on sam to nie. Rodzice, no ważni jesteśmy, słuchajcie. Najwspanialsza rzecz, jaka nam się mogła w życiu przydarzyć, proszę pana, pani, a zarazem najtrudniejsza, bo trzeba być wzorem. Może kiedyś będzie okazja porozmawiać o unikalnym systemie wychowawczym Karola Borcharda, tego znaczy kapitana. Jak być kapitanem własnej duszy? Coś bardzo niezwykłego za chwilę dla państwa. Hymn żaglowca, odśpiewany w Szczecinie w sierpniu 2017 roku na pokładzie kapitana Borcharda z okazji uroczystości zmiany portu macierzystego jednostki. Póki żagle białe. Słowa Monika Szwaja, muzyka Andrzej Korycki, wykonanie chór akademicki profesora Szyrockiego pod batutą Iwony Harkiewicz. Akompaniuje na gitarze Arek Wlizło. Chłodny Syriusz świeci nad Gdynią, jest Oriona nad siódmym niebem, horyzontu niebieską linią. Jak nożem drogę do siebie, ale my płyniemy tym śladem. Pełny gniewu mijają rozsądnie i wyznają swoją zasadę. Wszystko ma być, znaczy porządnie, póki żagle białe nad naszym pokładem. Damy radę, kapitanie, damy radę. Żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Świat pozorów został za nami, może prawdą własną się rządzi staroświecki sekstant sumienia. Kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę.
wiatrę białe nad naszym pokładem. Damy radę, kapitanie, damy radę. W 2017 roku znalazła się w grupie 6 najlepszych dyrygentek świata, wyłonionych drogą konkursu spośród 161 kandydatek. Na co dzień profesor uczelniany na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina. Oto co mówi na temat podróży i po jakim świecie, które tak ceniła Monika Szwaja. Monika Wolińska, pani profesor. Podróże w tym morskie, no tutaj przed tym zaszczytnym gronem muszę się do czegoś przyznać. Płynęłam statkiem w życiu 2 razy. Pierwszy raz to było płynięcie fiordów norweskich, a drugi raz z Moniką Szwają w Szczecinie. Ja wiem, to jest kompromitujące. Ja to nadrobię, jak tylko będę miała taką okazję. Obiecuję to sobie i Wam, ponieważ rzeczywiście pokochałam ten rodzaj podróży. Natomiast no teraz straszne odniesienie do tego netu. Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy wszyscy po okresie kwarantanny i tego więzienia w wirtualnej, nazwijmy to, nierzeczywistości, bo wreszcie tak naprawdę zatęsknimy za tym, co prawdziwe. Powiem tylko tym, co być może sobie tak myślą, że w tym necie to tak wszystko można. W necie nic nie pachnie, w necie nie ma prawdziwych kolorów, nie ma wiatru, nie ma dotyku, nie ma smaku, więc ja sobie osobiście nie wyobrażam podróży tylko w necie, a żeby pobudzić zmysły, ponieważ bardzo tęsknię za tym, żeby gdzieś wyruszyć i poczuć ten wiatr w skrzydłach. Pozwólcie Państwo, że już po prostu się pójdę pakować. Dzień dobrze przeżyć. To trudniej niż książkę napisać. Oto co radzi w tej kwestii Wojtek Dudziński, Sęp. Widzieli go Państwo w ryczących 20 w trakcie benefisu Andrzeja Mendygrała. Ale wcześniej Sęp nawiąże do trzeciej osi i części naszego programu. Jak można zmienić życie na piękniejsze? Cześć kochani, witam serdecznie. Kolejna szwajowa niedziela. W tym roku absolutnie nietypowa i nikt się nie spodziewał, że każde z nas będzie osobno, ale żeby być razem, to przynajmniej w tej formie jesteśmy w stanie się spotkać, połączyć, porozmawiać, pośpiewać, daj Boże. Padło hasło, żeby odpowiedzieć sobie też na pewne pytania, nad którymi się nie zastanawiamy na co dzień, ale które nam towarzyszą przez całe życie. Po pierwsze, czy w każdym wieku można czynić życie piękniejsze? Tak. Absolutnie tak. Na pytanie, a jak? No, każdy oczywiście znajduje na to własną receptę. Ja myślę, że na to ma tak samo duży wpływ, a właściwie ogromny wpływ, grupa osób, które stanowią moim zdaniem największe bogactwo, które w życiu zdobywamy. I mogę śmiało powiedzieć, że to dzięki Wam, dzięki no już nieobecnym niestety, dzięki Monice i Ondrusiowi. Myślę, że z każdym rokiem właściwie coś nowego i coś pozytywnego w moim życiu się dzieje, czego i Wam życzę z mojej strony. A jednocześnie tutaj odpowiem też na jakby drugie pytanie, które moim zdaniem jest połączone z tym pierwszym pępowiną. Dzień dobrze przeżyć. Co to znaczy? No to znaczy, że ja to tak przynajmniej sobie tłumaczę, że wstaję rano, podchodzę do lustra i mogę spokojnie sobie spojrzeć w twarz i tak samo kończę ten dzień. Oczywiście realizując w ciągu tego dnia rzeczy, które sobie wymyśliłem, jakby konsekwentnie zmierzając do tego, żeby to, co jest zaplanowane, żeby szczęśliwie doprowadzić do finału. I myślę, że jeżeli takich dni w naszym życiu jest dużo, no to
to jednocześnie to po raz kolejny jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Czy w każdym wieku? Tak, na początku nieświadomie. Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w wieku młodzieży wcześniej urodzonej, dalej trzeba to kontynuować z pełną świadomością, czego zdecydowanie Wam i sobie jeszcze bardziej życzę. Całusy serdeczne. Wojtek mówi, ale też śpiewa. Specjalnie dla Niedzieli Szwajowej 2020. Tak bardzo tęsknię za Kerry Fergus, za jedną nocą tam w Valley Grand. Najgłębsze morze przepłynąć chciałem, by ciebie miła ujrzeć tam. Oceanu fal nie pokonam sam jeden, trzeba mi skrzydeł, bym frunąć mógł. Może mnie weźmie przyjazny żeglarz, aby mógł umrzeć u twoich stóp. Smutek starości wspomnieniem żyje, tego co zniszczył już czasu bieg. Gdzie moi bracia, przyjaciele, znikli jak ginie wiosenny śnieg. Prawa piękna jest, puste moje łoże, wieczna wędrówka pisana mi. Tak być tam znowu, przeklęte morze, tam w Carrickfergus skończyć swe dni. Lecz gdzieś w Kilkenny, na silnym głazie, jak czarny diament, ty już nie czekasz na moją miłość. Dajcie mi wina, gaśnie mój śpiew. Chociaż piłem dziś i pijanym być muszę, z miasta do miasta tułając się, dziś diabeł przyjdzie po moją duszę. Chodźcie wy młodzi pochować mnie. Kerry Fergus, tłumaczenie Monika Szwaja do zaśpiewania w domu. Do zobaczyska.
Na razie. Życie jest piękne, a słońce świeci wszystkim, więc korzystaj ile wlezie i bądź szczęśliwy. Muszę wspomnieć o jeszcze jednym pomyśle Moniki. Ostatnie zdanie to motto, jakim kieruje się wydawnictwo Solle, współzałożone przez Monikę, promujące książki pogodne i z happy endem. Czytajcie. Wojtek Dudziński, słuchany przed chwilą, też zaprasza do wymiany myśli na kluczowy wątek tegorocznej Niedzieli Szwajowej. W każdym wieku można zmienić życie na piękniejsze. Oto pierwsze wypowiedzi naszych gości, już Państwu znanych. Żeby zaciekawić, o porażkach można myśleć, ale nie za często. Trzymać się tonacji esdur, tonacji bohaterów, i mieć charakter pszczoły, uprawiać własny ogródek i stosować karteczki w skarpetkach. Marek zadaje pytanie, jak z życiem zrobić, żeby było lepsze. Ja uważam, że życie z natury już jest dobre. Może wystarczy patrzeć na nie pozytywnie, nie psuć tego, co dostajemy od losu, cieszyć się tym, co mamy i starać się to przekazać swoim bliskim, przyjaciołom, bo szczęście rozdawane wraca i w związku z tym myślę, że warto tak na to życie spojrzeć. Ja staram się zawsze ze swojej strony szukać jakiegoś zdrowego rozsądku i złotego środka w tym, co robię. Pewnie, że wiele rzeczy się nie udaje, z niektórymi porażkami musimy się pogodzić, ale tak czy siak zawsze są sukcesy, z których należy się cieszyć i o tych sukcesach myśleć w życiu swoim, swoich bliskich, swoich przyjaciół, znajomych, rodziny. Ja zawsze szklanka jest, jak mówiąc, do połowy pełna, a drugie pół trzeba starać się napełnić, a nie wylać to pierwsze i zawsze dzięki temu można pozytywnie i optymistycznie patrzeć na życie. Jeśli chcemy coś zmieniać na lepsze, zawsze warto, zawsze trzeba próbować. No i zawsze się udaje, więc to są efekty różne i trzeba się z tym godzić, ale myślę, że patrząc pozytywnie na los, na otoczenie, nawet w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach, zawsze można znaleźć coś pozytywnego, czego Wam przede wszystkim życzę. Nawet jeżeli jest sytuacja, że tracimy walizkę ze wszystkimi rzeczami, zostajemy na lodzie za granicą, w doborowym towarzystwie to towarzystwo nam pozwala przetrwać. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i bądźcie pozytywnie nastawieni do życia. Ono naprawdę jest dobre. Przywitałam się z Państwem tonacją esdur, tonacją bohaterów, zwycięzców, tonacją niezwykle optymistyczną. Przeczytałam wiadomość od Wawka i zaczęłam coś w głowie układać o pięknie. Później okazało się, że muszę mówić o ładnym życiu. Mówię, jak to połączyć, ale znalazłam takie bardzo naturalne połączenie, dlatego że dla mnie ładne życie to dostrzeganie tylko i wyłącznie piękna. Opowiem Państwu pewną historię. Kiedyś w obecności Moniki pozwoliłam sobie na takie dosyć pesymistyczne brzmienie. Monika to skomentowała oczywiście swoim uroczym uśmiechem, natomiast nie podjęła w ogóle wątku. I wtedy nauczyła mnie, i za to jestem jej bardzo wdzięczna, że przy szwaji i w ogóle, nie tylko przy szwaji, w ogóle nie wolno martwić się i nie wolno marudzić. I na koniec życzenia. Chcę Państwu życzyć, żebyśmy byli jak pszczoły, dlatego że dowiedziałam się, że pszczoły, zbierając nektar nawet w najbardziej zanieczyszczonym środowisku, przetwarzają go w swoim organizmie, zostawiając w tym organizmie metale ciężkie, a wydalając tylko ten nektar w czystej, krystalicznej postaci. Więc bez względu na to, co dostajemy od tego świata, oddajmy mu tylko piękno w tej najczystszej postaci, ponieważ słońce, ponieważ optymizm, ponieważ Monika. Żegnam się z Państwem tym razem tonacją słońca, tonacją D-dur. Życie z reguły jest piękne i zawsze każdego dnia można czynić je piękniejszym. W moim wieku to jest mieć zainteresowania, mieć dużo ruchu, spotykać się z przyjaciółmi,
Ja sobie na przykład jeżdżę i uczestniczę w zajęciach trzeciego uniwersytetu, trzeciego wieku i sobie chodzę na tai chi, gdzieś sobie ćwiczę, ruszam się, uspokajam się, nie wiem jak się mówi. Chodzę sobie na tańce, bo też się ruszam. Chodzę sobie na chór, bo tam sobie śpiewam. Co prawda już w tej chwili śpiewam partie basowe. Rano wstanę, to patrzę na mój ogródek. Mam dużo zieleni, co mnie też uspokaja. I każdy moment jest piękny. Tak, więcej nic do życia nie potrzeba, jak trochę zieleni, własny dach nad głową. I jak to zrobić? Jak to zrobić? Wiek daje nam doświadczenie, daje nam mądrość, uczy nas dystansu. Jak mamy dystans do siebie, potrafimy pokochać siebie bardziej, więc potrafimy pokochać innych ludzi i otoczenie. Jesteśmy pogodzeni ze sobą. Zaczynamy wybierać sobie przyjaciół w sposób świadomy. Jesteśmy szczęśliwsi, skupiamy wokół siebie, jak to mój tata mówił, dobre duszki, które pomagają nam codziennie. Drugą taką rzeczą, która sprawia, że życie jest piękniejsze, ja tak uważam, są małe rzeczy, takie światełka dnia. Na przykład moje dzieci, jak mój mąż wyjeżdża, wkładają malutkie liściki do jego skarpetek. Jak on sobie te skarpetki rano rozpakowuje, żeby się ubrać, czyta taki liścik od swojej córeczki, tatusiu kocham cię, albo tatusiu miłego dnia. I to, mam nadzieję, sprawia, że jego dzień jest piękniejszy, że jego dzień jest szczęśliwszy. I to jest zupełnie niezależne od wieku, z drugiej strony. Każdy człowiek w każdym wieku może sprawić, że w czyimś życiu zaświeci się światełko, że w czyimś życiu zaświeci się iskierka nadziei, że ktoś obudzi się rano z nadzieją. Nie ma właściwie na to reguły. Dla mnie przyjaźń to zaułka. Upływające nam dni, miesiące, lata weryfikują podobnie znajomości, jak morze weryfikuje ludzi tych w załodze. Sprawdzają się niektórzy, ale za to z nimi i dla nich bardzo warto. I wszystkich wypraw już nie złożę w jedno życie za wszystko. Nie przeproszę. Cóż, tak już musi być, wszelkie zasady. Konwenanse należycie niech je wypełnią ci, co po to chcieli żyć, więc w górę serca. Znów cudownie ocalona załoga, z którą wyruszyliśmy w ten bój. Może w tawernie ktoś z nas na noc złapie coś w ramiona, może z buteleczką zostaniemy tu. Kiedyś nam na pewno się przydarzy położyć jacht na kurs tam, gdzie gwiazdy chodzą spać i wypełnione wcześniej życiem szklanki w innym barze inny nam wleją rum, inny tam będzie gwar, więc w górę serca. Znów cudownie ocalona załoga, z którą wyruszyliśmy w ten bój. Może w tawernie ktoś z nas na noc złapie coś w ramiona, może z buteleczką zostaniemy tu. Ba-da, ba-da.
dołączył do nas właśnie Arek Wlizło przed chwilą. A chwilę wcześniej widzieli go Państwo na pokładzie kapitana Borcharda. Tam się wkradał muzycznie gdzieś z gitarą. Arek na co dzień w Kanadzie, sercem w Polsce. W każdym wieku można zmienić swoje życie na piękniejsze. Jak? Wiedzieć po co, dokąd i z kim. Przestać kontrolować wszystko i wszystkich i pamiętać o przyjaciołach, nawet jeśli odeszli. Kolejni nasi rozmówcy w prywatnych zwierzeniach. Do piękniejszego życia moja droga wiedzie przez pazerność. To takie mało ładne słowo, ale pazerność życia, czyli nieograniczone pożądanie jego piękna, czyli inspiracja do nieustającej o to walki w każdych warunkach, w każdym wieku, kondycji fizycznej czy finansowej, czyni to słowo ważne. I chociaż często jestem pełen podziwu dla siebie, ale też innych ludzi, do jakiej ekwilibrystyki i ciężkiej pracy jesteśmy w stanie się zmotywować tylko po to, by utrzymać się w kolejnach rutyny powstały kiedyś, gdy nam się jeszcze bardziej chciało, to ciągle chce mi się chcieć. Ta energia, jaką stwarza nowe, jest potężna. Wymyślanie marzeń i sposobów ich realizacji jest dla mnie antidotum na wszystkie gorsze momenty, ale usuwa tak zwany święty spokój. Ze wszystkich smutków budujemy refleksje, z radości czasem euforię, to potem przekuwamy w doświadczenia, wyciągamy wnioski. W miarę upływających dni jest tego więcej i więcej, a z tego możemy budować priorytety. Dla mnie pięknie żyć to wiedzieć po co. To zaczerpnąć tyle, ile tylko się da. W poznawaniu nie zatrzymać się i już. Gdy już wiemy po co i dokąd, szukamy sposobów, pomysłów na realizację. Gdy już wiemy jak, zostaje jeszcze z kim. Potem to już tylko pięknie, coraz piękniej. Ja zatęsknię do tych szmat, oceanu barw. A wy? Melville kiedyś napisał taki tekst, który nazywał się Hymn Arystypa, ale kiedy go włączył do ostatniego wydania swojego poematu Chlorel, ten hymn stał się piosenką. Nagle z czegoś wysokiego stał się czymś niskim. Ale zobaczcie, na czym polega piękne życie w każdym wieku. Uczta bogów szlachetnych lekko krąży prześwietny kielich wina, niosąc kres wszelkiej troski. Przyjemnością oddani w blasku górnych swych manier, rozluźnieni, boskich dzieł dla nich dosyć. Złoty wiek trwa tu wiecznie, więc jesienny bajecznie duch pogodny wśród bóstw ukojonych. U ich bram róże świetne, czyż je los kiedyś zetnie? Są bogami. Laur ich wiecznie zielony. Więc uwielbia ich stale, lecz nie błagaj już wcale. Ponad czasem trwa wolny ich czas. Lecz zachowaj krztę wiary, że odpędzą koszmary, odroczą kary, gdybyż chcieli odstąpić od was. To jest chyba istota życia pięknego i czynienia życia piękniejszym. My nie musimy mieć kontroli nad wszystkim. Nie wydaje mi się to, żebyśmy ją mogli mieć. I tak jak Melvillowski, zastępca wicekustosza biblioteki, sfrustrowany tym, że nie jest w stanie poznać całego świata i całej wiedzy o wielorybie, dowiaduje się, give it up, daj sobie spokój. Możemy połączyć swoje spękane serca tutaj, ale z całą pewnością możemy stuknąć się kieliszkami. Co czyni życie ważniejszym i piękniejszym? Na pewno znalezienie własnej drogi. Ale dokąd? Za horyzont i do drugiego człowieka. A co potem czyni życie piękniejszym? No chyba trudniejszym, ale z większą satysfakcją. Po kilkudziesięciu latach ze świadomością i pokorą płacenie za najważniejszą, najpiękniejszą rzecz w życiu – niezależność. Zacznę od frazesów. Życie jest piękne. Tylko w tym pędzie, w jakim żyjemy, nie mamy czasu się zastanowić nad tym, że przyszła wiosna, że ptaki inaczej śpiewają, że kwiaty kwitną, że drzewa mają piękne liście.
Ważne, żeby pamiętać kolejny frazes. Życie mamy tylko jedno. I to, jakie przeżyjemy, zależy w dużej mierze od nas. Oczywiście wartości, które wyznajemy, tutaj są elementem bardzo istotnym. Ja jednak zwrócę się ku temu, że bardzo ważnym ogniwem mojego przynajmniej życia są moi przyjaciele, dzięki którym przeżywam, przeżywałam i pewnie przeżywać będę dużo różnorodnej radości. I do takich przyjaciół w dalszym ciągu, pomimo że już odeszli, zaliczam Monikę, moją kochaną, i Andrzeja, którego poznałam dzięki Monice właśnie. I już się nie doczekam na żaden jego nowy wierszyk świąteczny. Natomiast w sercu pozostały takie dwie szufladki, które się nigdy nie zamkną. I pamięć o nich pozostanie. I wspaniałe wspomnienia, które w nas tkwią. Tak mi się wzięło na melancholię. Mój ojczulek farmę miał, latem zbierał, wiosną siał, synów do roboty gnał i nucił siejąc zboże. No tylko prysnę stąd, grabię widły, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Czterech nas tyrało z nim, ja i David, John i Jim. I gdy tatko podał ton, śpiewaliśmy tak jak on. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabię, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Mama świeć, panie, nad duszą jej nie znosiła śpiewki tej. Gdyśmy ją chowali w grobie, bruczeliśmy sobie. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabię, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Któryś wiosny tatko zgasł, David więc najstarszy z nas, gospodarkę po nim wziął i zaraz śpiewać ją. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabie, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Johnny nasz najmłodszy brat pięknej pannie w oko wpadł, z panną posag ziemi szmat wziął Johnny i dalej śpiewa. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabie, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Jimmy średni chłop nas chwał, też farmerskiej córki chciał, dostał ją i ziemi dział, dziś nuci swoim owcom. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabie, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Zaś w końcu wpadłem w złość, starej śpiewki mając dość. Muszę wreszcie zrobić coś, by już nie śpiewać więcej. Niech no tylko prysnę stąd, widły grabie, cisnę w kąt, rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Nastał w końcu piękny dzień, na statek zaciągnąłem się. Dawne wiejskie życie swe żegnałem tą piosenką.
Niech no tylko prysnę stąd, widły grabie cisnę w kąt. Rzucę ten parszywy ląd i urwę się na morze. Przeminęło parę lat, opływałem cały świat. Dzisiaj kliper Stary Grat piosenkę moją słucha. Niech no tylko prysnę stąd, wrócę na kochany ląd. Tam mnie czeka cichy kąt i moja chatka sucha. Niech no tylko prysnę stąd, wrócę na kochany ląd. Tam mnie czeka ciepły kąt i moja chatka sucha. Arek Wąsik śpiewał, uwijał się też z gitarą w trakcie benefisu. Swoją myśl, jak zmieniać życie na piękniejsze, wplata w inne od innych. Że warto być ogrodnikiem dusz i rozsiewać radość. To ładne jest. Codziennie coś odkrywać i łapać dzień. Móc zadzwonić do kogoś w nocy i pamiętać o 6 słowach. Na samym początku chciałem powiedzieć, że pomimo tego, że na świecie szaleje koronawirus i paraliżuje bardzo skutecznie całe życie towarzyskie, całe życie gospodarcze, całe życie polityczne, jak się okazuje również, to warto nawet w tak ciężkiej sytuacji spróbować poszukać czegoś pozytywnego. Dla mnie takim pozytywnym odkryciem całej kwarantanny jest wszechobecna elektronika. I to, iż absolutnie nie przeszkodziło to w tym, aby się spotkać i na przykład, żeby mogła dojść do skutku Szwajowa niedziela. A teraz do sedna. Zostałem wywołany do tablicy, aby wypowiedzieć się na temat, czy w każdym wieku można życie czynić piękniejszym. Oczywiście, no, gdyby było inaczej, to byłaby pewnie wyznaczona jakaś granica, która pozwala na czynienie życia piękniejszym, a później już tylko i wyłącznie destrukcja. Otóż tak nie jest. Sam fakt, że, tak jak powiedziałem, chociażby nawet odkrywanie nowych możliwości technicznych. Ale tak naprawdę to takie moje prywatne przemyślenie, że wystarczy, aby być takim ogrodnikiem dusz. Co ja przez to rozumiem? No to bardzo prosto wyjaśnić. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś rozsiewa dookoła siebie radość, no to ta radość będzie mu odwzajemniona. Jeżeli ktoś rozsiewa uśmiech, to dostanie w zamian uśmiech. Jeżeli ktoś rozsiewa dobro, to jego plonem będzie dobro. I tak naprawdę sam fakt, że wokół znajdzie się wielu, wielu, wielu fantastycznych ludzi, już jest powodem do tego, aby czuć, iż stało się piękniej. W każdym wieku życie może stać się piękniejsze. Co to znaczy? No tak sobie pomyślałam, że w zasadzie to taki jest trochę smak i zapach pomarańczy. Może to trochę taka duża przenośnia, ale życie też się smakuje. Ono pachnie. Pamiętam, jak byłam młoda, to życie pachniało. Naprawdę, wychodziłam z domu, ja czułam zapach. Zapach liści, zapach powietrza. I wydawało mi się w wieku 20 lat, że właśnie to jest szczęście, że ja to mogę smakować na co dzień. I że jak już skończę na przykład 40 lat, to były tamte przemyślenia, to życie mi się skończy, że w zasadzie już nie będzie sensu. I dochodząc do późniejszych lat, okazuje się, że znowu w tym życiu coś nowego odkrywamy. Zaczynamy się otwierać, ale to myślę, że dzięki ludziom też. Dzięki ludziom, bo kochamy ludzi. Jeżeli ich spotykamy, kochamy ludzi, to też zaczynamy szukać czegoś. Ten bagaż doświadczeń, który mamy, który nam narasta w międzyczasie tak z tyłu głowy, jak gdyby nas troszkę hamował. Bo mamy też inne doświadczenia, tak? Nie jesteśmy tacy spontaniczni. Ale właśnie tutaj Monika mnie na przykład nauczyła, że zostawmy to w spokoju. Zostawmy ten bagaż doświadczeń, cieszmy się dniem dzisiejszym. Cieszmy się z tego, co mamy, otwierajmy się na duże horyzonty. Tak samo Andrzej Mędygrał, który był moim wielkim przyjacielem. Okazuje się, że on mi pokazał, jak gdyby w wieku już 20 lat, kiedy go poznałam, cały świat, że świat można zdobyć, można pływać, można chcieć mieć jakieś wyzwania.
I wtedy ten świat naprawdę robi się piękny. Bo jedno i drugie z nich było takim, ludźmi byli, którzy przyciągali innych ludzi, przyciągali dobrych ludzi. A czyniąc dobro, też ten świat staje się lepszy. Jesteśmy wtedy szczęśliwsi, że możemy komuś dać coś dobrego. I myślę, że to chyba na tym polega. I wydaje mi się, że każdy z nas powinien czynić dobro dla innych ludzi. Wtedy nam się to odwróci. I też do nas wróci z powrotem. Także bądźmy szczęśliwi. I nawet mając 99 lat, możemy znaleźć radość życia i jeszcze coś zdobyć w życiu. W każdym wieku można uczynić swoje życie lepszym i piękniejszym. Ale do takiej prawdy też trzeba dojść. Jeżeli już się osiągnie tę wiedzę tajemną, to należy się nią dzielić. I właśnie Monika dzieliła się ze mną oraz z innymi naszymi przyjaciółmi taką dewizą. I miała rację. Kiedy pomyślę, że wyszłam na scenę z doczepionym warkoczem do kolan, w sztucznym wianku i śpiewałam pieśni przy tysięcznej publiczności, no nie. Gdyby ktoś przed szalonym pomysłem Moniki powiedział mi, że to będzie możliwe, wyśmiałabym go. Uwielbiałam te nasze rozmowy, kiedy potrafiła zadzwonić w nocy i powiedzieć: Kasiu, co ty na to, żebym ja Kajetana umieściła w wannie? Nie masz nic przeciwko temu? No proszę was. To najpiękniejsze telefony w życiu. Bo do kogo się dzwoni o magicznej porze? Komu zadaje się abstrakcyjne pytania? Tylko osobom, do których ma się zaufanie, których się lubi i których chce się zachęcić do wspólnej zabawy. Taka była Monika. Bardzo mi jej brakuje. Ludzie mówią, że nie ma osób niezastąpionych. Otóż są. Ja jeszcze długo będę zakopywała ten lej po bombie, który zrobiła Monika, znikając z mojej rzeczywistej przestrzeni. O, proszę Państwa, namawiając naszych rozmówców do wypowiedzi, staraliśmy się narzucić pewien reżim czasowy. Prosiliśmy, żeby nie trwały dłużej niż minuta, najwyżej półtorej. Później dodaliśmy, że jeśli budzi to pewne opory, bo Państwo sięgając do emocji, do serca, chcieliby rozwinąć swoje myśli, no to mówiliśmy, dobrze, niech to będzie 6 zdań rozbudowanych, mogą być złożone podrzędnie, ale nie więcej. Ja postawiłem sobie poprzeczkę wysoko i postanowiłem opowiedzieć Państwu o zmianie życia na piękniejsze w 6 słowach. Otóż, żeby zmienić życie na piękniejsze, wystarczy, trzeba kształtować je podług marzeń i pragnień. Dziękuję Państwu. Dodam, że starając się zyskać wsparcie życzliwych, serdecznych ludzi, przyjaciół tak naprawdę, Państwo może zauważyli, że sporo było o przyjaźni dzisiaj. Bardzo ważna rzecz w życiu. Zapamiętałem z lat dawnych taką swoistą definicję przyjaciela. To ktoś, kto zna nas od podszewki, zna wszystkie nasze wady, a mimo to bardzo nas lubi. Kto z Państwa zaniedbał kontakty z przyjacielem, proszę zadzwonić do niego najlepiej dzisiaj i zaprosić do powtórnego oglądania tegorocznej Niedzieli Szwajowej, w której jeszcze jeden rodzaj rady wagi życiowej, tkwiącej w brawurowo przetłumaczonym tekście Moniki Szwaj. Ta rada w refrenie brzmi tak. Los łazika figle połatał, raz jest ogień, a raz dym, a ty jak w życiu, tak jak przy piciu, nie zadawaj się z byle kim. Ja bym to ostatnie zdanie powtórzył na głos z Państwem. Nie zadawaj się z byle kim.
Skąd się wzięła ta maksyma? Zaraz, bracie, powiem ci. Lecz przynieś piwo, bo jako żywo w gardle całkiem już zaschło mi. Las łazika w figle wołatał, raz ze słowienia, raz dyma. Ty jak w życiu, ja je przybyciu, nie zadawaj się z byle kim. W pięknym mieście piękna panna zachwyciła kiedyś mnie. Bierz ci kwerty trzyny, buziaty śliczny, zapytałem, czy ze mną chce. Owszem chciała, wino lała, a gdy słodki przyszedł sen, zniknęła dziewka, z nią sakiewka, obie poszły ode mnie. Los łazika, figle bołatą, raz ze słowienia, raz dyma. Ty jak w życiu, jak i przy biciu, nie zadawaj się z byle kim. Raz w tawernie pod kotwicą łyżki stawia jakiś gość. Każdemu stawiał i wciąż namawiał, ja nad ranem już miałem dość. Obudziło mnie kiwanie, gdzieś za rufą ginął brzeg. 5 lat na statku spędziłem, bratku, naganiaczem był tamten człek. Los łazika, figle połatał, raz ze słowienia, raz dymę. Ty jak w życiu, jak i przy biciu, nie zadawaj się z byle kim. Tak mi się ta wstawka muzyczna spodobała, a wymyśliłem ją wczoraj, że Państwo z uznaniem dla mojej wytrwałości, proszę bardzo, zaśpiewam ją sobie jeszcze raz i dla Państwa, ale teraz Państwo klaszczą i Pan, i Pani, i Ty, i Ty, Dusiu, też. Jeszcze piwa, przyjacielu, nalej sobie, nalej mi. I nadstawocha, i dobrze słuchaj, zaraz morał wyjawię ci. Jeśli myślisz, że zapłacę za to piwo, co wypił dziś, to choć słuchałeś, nie zrozumiałeś, czym zasadza się moja myśl. Los łazika, figle bołatą, raz się słogenia, raz dyma. Ty jak w życiu, jak i przy życiu, nie zadawaj się z byle kim. I am a rover and seldom sober. I am a rover to high degree. And when I'm drinking, I'm always thinking how to gain my love's company. To była aluzja do Dublinersów. Dusiu, nie klaskałaś. Proszę Państwa, no mam nadzieję, że trochę Państwo z nami odpoczęli. Trochę pomyśleli, uśmiechnęli się, może znaleźli pretekst do ładnego toastu w Realu. Pamiętajcie tylko, nie zadawać się z byle kim. A jeśli odnieśli Państwo wrażenie, że oglądali i słuchali opowieść o życiu, ściślej co w tym życiu i z tym życiem robić, to spełniliśmy nasze zadanie. Każdy z nas, przechodząc przez ten świat, coś zabiera i coś zostawia. Pomyślałem sobie, że jeśli zostawiamy pretekst, aby przyjaciele, znajomi, ludzie bardziej świadomie myśleli o swoim życiu, ładnym życiu, to jest piękny sposób na odejście. Zostać pretekstem. Monika Szwaja tam z wysokiej chmurki pewnie kiwa do nas z uśmiechem. Odkiwowujemy, machamy do Moniki, proszę bardzo, właśnie tak. Proszę Państwa, inteligencja, może zaskoczę Państwa, to widzenie różnicy między stanem obecnym a pożądanym, czyli naszymi marzeniami i działanie zmierzające do zmniejszenia tej różnicy. Bardzo lubię tę definicję, chociaż oczywiście nie jest jedyna. Innymi słowy, inteligencja bez działania nie jest inteligencją. Mówię o tym, bo chcę się pożegnać aluzyjnie nieco. W każdym wieku można zmienić, ale po dzisiejszym spotkaniu czynić swoje życie piękniejszym. Bardzo dziękujemy za uwagę, za obecność, za czaty. Dziękuję wszystkim rozmówcom. Żegnam się serdecznym, do widzenia i do zobaczenia. Może za rok w Realu i w lepszych czasach. To jest, niech sobie przypomnę, tonacja S-dur. I przechodzę płynnie do tonacji D-dur, słonecznej. Ku, B,
FFFS. A wygooglajcie sobie sami, co to znaczy. A bonus deser, spytają Państwo, jest jedno i drugie. Zapraszam jeszcze na obszerny fragment koncertu Andrzeja Kordyskiego i Dominiki Żukowskiej, którym kończyliśmy niedzielę szwajową w 2017 roku. Nagranie jest amatorskie, więc proszę wybaczyć nie zawsze zadowalającą jakość obrazu i dźwięku. I koniecznie, koniecznie proszę posłuchać ostatniej piosenki koncertu. To właściwie takie podsumowanie dzisiejszej, a tegorocznej niedzieli szwajowej. Przed Państwem mistrzowie muzyczno-słownego dialogu z publicznością Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Czy Państwo umyli nogi, bo właśnie do nóg się Państwu ściele? Kłaniam się nisko. A teraz może Dominika przygotowała, też dzisiaj ma... Nie wiem, czy już jestem gotowa. Jeszcze się trzęsę troszkę. Dobrze, może ktoś przyniesie coś z baru. Bo Dominika też jest żeglarzem i... Dobrze, to w takim razie wasze błagarodzie, czyli Pani Miłościwa w tłumaczeniu Moniki Szwaj. Aż ta gitarka, patrzcie, zawsze mówię, nie była droga i dlatego się tak rozstraja, ale tak ją kocham. Uwaga. Oczywiście powtarzamy tam w drugiej części. Ja śpiewam, znaczy my śpiewamy, a wy powtarzacie. Pani miłościwa, masz mnie tu rozłąką, zimno mi przy tobie, tak jest ciebie słonko. Liści wciąż w kopercie, nie trzyma, bo zła. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Liści wciąż w kopercie, nie trzyma, bo zła. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Chciałbym z twoich ramion jakoś się wyślizgnąć. Zabierz swoje sieci, cóż za porów ja. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Zabierz swoje sieci, cóż za porów ja. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Jest kobieca, a troszeczkę męska. Mała kulka w serce, o nie, to nie ja. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Mała kulka w serce, o nie, to nie ja. Nie mam szczęścia w śmierci, miłość szczęście da. Wciąż nie dośpiewana, na cóż mi zaklęcia taka twoja mać. Śmierć mi nie da szczęścia, miłość musi dać. Na cóż mi zaklęcia taka twoja mać. Śmierć mi nie da szczęścia, miłość musi dać. Musi dać, musi dać, musi dać, musi dać. Zawsze, to nie to, żeby to nie było jakimś przejawem jakiegoś sadyzmu i tak dalej, ale najbardziej lubiłem doprowadzać Monikę do płaczu. Naprawdę, wierz się mi, bo kiedy siadało się naprzeciwko Moniki, która tak, ona wszystko widziała, wszystko wiedziała i ciężko było cokolwiek przed nią ukryć. A więc jeśli tak Monika teraz siedzi sobie taka, siedzisz, no co mi zaśpiewasz, co mi cwaniaczko zaśpiewasz, żeby mi się spodobało, żeby mi się wzruszyła. I wtedy ja pamiętam ten dzień, kiedy pierwszy raz zaśpiewaliśmy Monice O mój synok. I tak się popłakała, słuchajcie, że byłem z siebie dumny. Ja też dodam, że Monika dla Andrzeja pisała tłumaczenie, a mnie, pamiętam, wiecznie poprawiała, jeżeli chodzi o akcent w języku rosyjskim.
Tak, i walczyła ze mną dziennie, żebym tam zmieniała pewne rzeczy, także też mi dużo cennych wskazówek dała. A muzyka. Ulubiona rola Weroniki. No to może razem, uwaga. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Dobrze. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Chłodny Syriusz świeci nad Gdynią, jest Oriona nad siódmym niebem. Horyzontu niebieską linią tniesz jak nożem drogę do siebie, ale my płyniemy twym śladem, prądy gniewu mijając rozsądnie i wyznając twoją zasadę. Wszystko ma być, znaczy porządnie i póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Co nie? Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Jeszcze. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Świat pozorów został za nami, może własną prawdą się rządzi staroświecki sekstant sumienia. To pomoże, by nie zabłądzić,
nie pomnażać zła, nienawiści, co na sercach szronem osiada. Kapitanie, twój sen się ziści, nie na lądzie, lecz na pokładach. Póki żadne białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żadne białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Morska głębia wspomnienia kryje, o okrętach, o kapitanach. Jak to dobrze, że znowu żyje twoje imię na oceanach. Wiatr, co żagli płótna napina, jakieś struny w sercu poruszy. Może kiedyś uda się zostać kapitanem swej własnej duszy. Bez gitary. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Dobrze. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Załoga sama, proszę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Wiecie, czy jesteś tutaj, czy... Jesteś, o, zaprośmy, drodzy Państwa, on tak lubi. Łamie. Państwa, poprosiliśmy Marka. Widzicie, wy sobie z tego nie zdajecie sprawy. Nawet dodam bycie, nie zdajecie z tego sprawy, jakie to jest szczęście i jaki zaszczyt mnie spotkał, że śpiewam w zespole Stare Dzwony. Możesz to powtórzyć jeszcze. Naprawdę, ja... Już są tacy, dla których to nie robi żadnego wrażenia. Ale ja cały czas jestem sobie... A jeszcze pójdźmy dalej. Jeśli do mojej kiepskiej, miernej poezji sam Marek Szurawski dopisuje dwie zwrotki... Jedna, ale dwie zwrotki... Słuchajcie, i to wtedy w ujęciu jestem zaszczycony, czy zaśpiewasz z nami? Mówił mój bardzo bliski przyjaciel Andrzej Korycki. Jeszcze na pochwałę Marka Szurawskiego, jakich on ma synów. Mówiła moja synowa przyjaciółka Dominika Rubasa. Siedzi w niebie siwy anioł, ostry ma scyzoryk, i tak sobie w ciszy struga łódki z kory. I sam nie pamięta, ile to już lat wystrugane z kory łódki puszcza anioł w świat. Miejsca nie za wiele od dla jednej duszy, co ją z ziemi do anioła łódka przewieźć musi. Lecz gdy miłość wielka, trudno rozstać się. W jednej łódce hen do nieba płyną dusze dwie. Może też już anioł takie łódki struga, gdy je puści, niech ich droga do nas będzie długa. I je błądzą w chmurach, cieszy każdy dzień, nim z błękitu spłynie ku nam mały łódki cień. I je błądzą w cieszy każdy dzień, nim z błękitu spłynie ku nam małej łódki cień.
swe łódki bagaż już ładował. Nie wiesz dużo, zadbaj tylko, żebyś zaształował. To, co tu stworzyłeś, w kogoś tu się dał. Co od kogo tutaj wziąłeś i coś innym dał. Raz ostatni na świat spojrzyli ze słowem dziękuję. I niech ktoś kochany, bliski, uśmiech twój poczuje. Wszystko zapłacono, potem co rzuć. I przez błękit ten niebieski do anioła wróć. Wszystko zapłacone, potem co rzuć. I przez błękit ten niebieski do anioła. Proszę Państwa, wiecie, poczekaj jeszcze momencie, bo tak poprosilibyśmy Cię za jakiś czas, a szkoda tak cennych nóg. No nie, już chciałem do baru. Ale zaraz właśnie, pikawa jadama. No tak, proszę Państwa, w ujęciu to Charles Aznavour, po prostu, że tak by zaśpiewał na tu. A może powiedz, skąd ta piękna ballada w śpiewniczku? Ale nie, wdając się w moje nadmierne szczegóły, kiedyś usłyszałem w oryginale tę pieśń o deską, jak się okazało. To był jakiś koncert w koncertowej Riviery w Warszawie. I z całej tej piosenki, pieśni, która mnie urzekła, zapamiętałem tylko część refrenu: eh, kakaja drama, pikawaja dama. I skazając rzecz do niezbędnego minimum, całe lata minęły, a ja bardzo chciałem usłyszeć oryginał, żeby kiedyś sobie po prostu to przypomnieć. Na szczęście spotkałem dziewczynę, której mama pochodziła z Odessy, i ja ją spytałem w czasie rejsu, przede wszystkim jakiegoś wspólnego, czy zna taką piosenkę, i ona mi to zaśpiewała od tamtej pory. No, po prostu czasem ją śpiewam. Pewny dramat, proszę Państwa. Pewny dramat, piosenka odeska, ale jak się słucha, to tak na żeglarskim polu mówimy, że czasem nóż w plecy i za brutę, bo inaczej się da. Dwa, tu zawmierz, damoczka w rozwiec, ja imiel nadjeżdżu, a teper ja biezy. Jaka ja drama, piekawa ja drama, i mnie żyzni spartila maju. I teper ja biedny, a żyloj biedny, na dziewię Basowska i swoju. Mały komentarz, jeśli Państwo pozwolą. Dielibasowskaja, to jest ulica w Odessie, istniejąca do dzisiaj, nazwana na cześć generała francuskiego nazwiskiem Dieliba, który po kampanii napoleońskiej został w Odessie i bardzo przysłużył się rozwojowi miasta. Malciki na dziewię, to druga spotka jest. Nie dajcie was, ktoś to was zwinięło, wytria sód i z was. I teraz A7, taki ulubiony akurat. Nie, kaka ja drama, i kawa ja drama, ty mnie żyzni spory drabieg. I teraz ja biedny, a żywaj biedny, nikomu nie nożym się robię. Trzecia zwrotka, uwielbiam. Dziewoczki lubili, a teraz ich bije, stremolo, teraz tremolo, i maniety byli. Nie, teraz maniety. Kaka, kaka, kaka,
Pożywaj wierny, zjedz wyrywa słupska i stajuje. Jakaja drama, nikaja drama, pewnie żyć niż porwiała na wiek. I dopiero ja biedny, pożywaj wierny, teraz ciszę. Никому не нужны, я теперь тут с вами. Ну как не нужны? Ну как не нужны? Powiedziała Dominika, jak Kaja i Bregowicz zabrzmieliście. Ja widziałem, że ma tego nie zrozumiałem. To jeszcze 1000 lat. Dobrze. Ojejku, drodzy Państwo, to teraz może tak dla oddechu wejdźmy na chwilę w świat piosenki, może nie tyle morskiej, ale zasugerowanej przez znawcę szant i historii i w ogóle tak, przez Marka Żurawskiego. I chyba śpiewaliśmy to już wtedy piosenkę, bo to była nawet premiera Rum i Coca-Cola. No właśnie. Uwaga, powtórzymy tylko. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Są nowi, także nie wiedzą o co chodzi, już uczę. Znaczy chodzi mi o, nie pamiętam, że nie znacie tekstu. Uwaga, chodzi głównie, to cała zabawa polega na akcentach. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana. Zobaczcie, jak ja pracuję całym ciałem. Uwaga. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za końca. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolara. Jeśli kiedyś tu na Trinidad gorący cię przyniesie wiatr, uwierzysz, choćbyś był jak kloc, że kalipso rytm ma w sobie moc. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Jankeski szyk, jankeski wdzięk, w tutejszych pannach zgasił lęk. Więc dobry Boże, siły daj, bo na wyspach teraz istny raj. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Żołnierzyk zgrabny mundur ma, zaś Bing Crosby swą piosenkę łka. Tu zdarza się normalna rzecz, że nie jedno dziewczę zechce mdleć. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolara. W tropikach ciepła noc jak koc, na plaży można całą noc. A rany... O, w ujęciu! Uwaga, uwaga, w ujęciu, a skomponujesz się. Uwaga. W tropikach ciepła noc jak koc, na plaży można i rankiem, by ostudzić żar, dwa kroki masz do rzeźkich fal. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. Chłodny rum i Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka i mama robią cuda za dolca. A teraz
wspólnie odśpiewamy refren dopisany przez Jerzego Porębskiego, który postanowił odejść od dolara, poszerzył tutaj horyzont, uwaga. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka Zygmunta robi cuda za funta. Chłodny rum mi Coca-Cola, w drodze do Kumana, gdzie córka Zygmunta robią cuda za dolara. No czyż nie piękna wieś? Wydaje, że Monika płakałaby z radości, tutaj śpiewając z nami. Również należy informacja, że piosenka zawierała lakowanie produktu. Drodzy Państwo, kiedy Halinka poprosiła nas z Moniką o hymn dla żaglowca kapitan Borchardt, Monika napisała piękny tekst, była szybsza ode mnie, tekst był gotowy, a ja zwlekałem z muzyką. Pomyślałem sobie, że powinno być coś takiego, wiecie, żeby się fajnie śpiewało i żeby tak. Nie ukrywam, że wzorem do klimatu była piękna ballada, którą wcześniej przetłumaczyła Monika z rosyjskiego. Załoga mruczy ze mną. Nadaję kawalicji sporic i lubi ustawy je glaza. Flibuster z kantarniem synem boje, trygantina podnimaje parusa. Flibuster z kantarniem synem boje, trygantina podnimaje parusa. Monika. Zmęczonych oczu pusty blask, gdzieś w dalekim flibusterskim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Razem. Gdzieś w dalekim flibusterskim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Już oficer przed swym kapitaniem podniósł flagę, nie czekając dnia. Kielich wznieśmy więc na pożegnanie i wypijmy cierpkie wino aż do dna. Kielich, kielich wznieśmy więc na pożegnanie i wypijmy cierpkie wino aż do dna. Tu powinien teraz powstać gałąź, gałąź i polewać wszystkim winko. Następnym razem tak zrobimy. Za szalonych i za niepokornych, za tych, co przygodę szli jak w dym. Znów na wietrze drży wesoły Roger, ludzie Flinta morzu znów śpiewają hymn. Znów na wietrze drży wesoły Roger, ludzie Flinta morzu znów śpiewają hymn. Jeśli kiedyś serce swe otworzysz, przemkniesz oczy, wiatro wieje twarz i zobaczysz, jak w dalekim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. I zobaczysz, jak w dalekim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Gadanina czcza w jałowym sporze i zmęczonych oczu pusty blask. Gdzieś w dalekim flibusterskim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Gdzieś w dalekim flibusterskim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Ostatni raz. Gdzieś w dalekim flibusterskim morzu brygantyna dźwiga żagle swe na maszt. Zawołajcie ujęcia, poproście. Jest, jesteś? A to teraz uwaga! Dobra, to teraz w ujęciu. Uwaga, posłuchaj. Patrz jak my to robimy. Najlepszą wiarę zaś wymyślił kto?
Hindusi! Dobrze, ale mogło być lepiej. Uwaga, najlepszą wiarę zaś wymyślił kto? Hindusi! Patrz, wyjdzie, jak to idzie. I to przy niedzieli. Jeżeliś, a nie. Jeżeliś człowiekiem dobrym był, etacik wnet zdobędziesz. A jeśliś jak ta świnia żył, 4 razy stakka, to uwaga. Najpierw wolniutko. A jeśliś jak ta świnia żył, będziesz go słyszałeś? Nie bój się, to nie są prawdziwe dziki. To się tak bawimy. Uwaga, w tempie. A jeśliś jak ta świnia żył. Dobrze. W zasadzie podejrzewam, że jak zapalimy światło, ze 3 nosy będą leżały na podłodze. To wszystko wchodzi w takie, uwaga. Ktoś wierzy w Mahometa, ktoś w Allaha, ktoś w Jezusa. Kto inny w czorta nawet nie uwierzy, jego rzecz. Najlepszą wiarę zaś wymyślił kto? Hindusi! Że kiedy przyjdzie kres, nie umrzesz całkiem wcale nie. Jeżeliś człowiekiem dobrym był, etacik wnet zdobędziesz. A jeśliś jak ta świnia żył, na wieki świniowe będzie dobrze. A jeśliś jak ta świnia żył, na wieki świniowe będziesz. Dziś pucy butem jesteś, lecz odrodzisz się na babę, a potem już prościutko na ministra stołek siód. Lecz gdyś jak pieniek ten wybył, zostaniesz baobabem i będziesz baobabem, choćbyś pękło ciemny grób w papugi skórze. Źle ci żyć, więc tworem upieszony, to ci trzeba było wcześniej być wujęciem, a pożonym. Patrzą, ganią, cóż, przywykniesz do zarzutów, zalewa krew. Odrodzisz się i cwańszy będziesz już, a wrogów swych za życia, gdyś zaliczał już do trupów, wzrok w tym życiu będziesz miał ostrzejszy niż minusz. Więc żyj spokojna, jak los chce, i skuć się zostać nikim. W drugim wcieleniu dojrzą cię, zostaniesz naczelnikiem. Naprawdę ktoś odgadnie, jak chromosomów poznać, szybko stować można z sił. Być może ten zapchlony kot prowadził się nieładnie, a tamten zaś szumiący dom psem dobrym wcześniej był. Chichocze w duchu, jestem rad, główkują te Hindusy. Ludzie, pożyje przed nią 1000 lat, więc teraz precz pokusy. Pożyje przed nią 1000 lat, więc teraz precz pokusy.